Od publikacji naszego ostatniego materiału minęło już sporo czasu. Spowodowane było to okresem wakacyjnym, który udzielił się również i dla nas. Jednak wracamy z kolejną listą TOP 5, tym razem ukazującą próby prowadzenia dzieci zarejestrowane na wideo. Na nagraniu widzimy, jak mężczyzna próbuje uprowadzić 13-letnią dziewczynkę, która robiła zakupy z matką. Na szczęście matce udało się zapobiec porwaniu. Na tym nagraniu pochodzącym z Waszyngtonu widzimy mężczyznę, który ucieka z porwanym dzieckiem na rękach. Dziecko miało być pod opieką opiekunki, lecz tego dnia wraz z dwójką swojego rodzeństwa bawiło się bez nadzoru w parku. Mężczyzna podszedł do dzieci, pochwycił jedno z nich i zaczął uciekać. Pozostała dwójka ruszyła w pogoń za porywaczem i dzięki krzykom jednego z nich porywacz postanowił porzucić swoją ofiarę i uciec. Nagrania ze sklepu ukazują, jak starszy mężczyzna próbuje zwabić dziecko do siebie. Matka dziecka szybko reaguje na zaistniałą sytuację i zabiera dziecko. Ten materiał z nagrań kamer monitoringu przedstawia nam mężczyznę kierującego się w stronę kamery oraz 7-letnią dziewczynkę wychodzącą z klatki pobliskiego bloku. W momencie, gdy dziecko odmawia podążania za mężczyzną, ten łapie ją i ucieka. Kilka metrów dalej dziewczynce udaje się wyrwać z uścisku porywacza. Mężczyźnie udaje się uciec i wciąż jest poszukiwany przez policję. To nagranie przedstawia porwanie Cherish Perrywinkle. Dziewczynka została uprowadzona ze sklepu sieci Walmart, następnie zgwałcona, a ostatecznie zabita. Sprawca został złapany.